Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I słuchajcie, dzisiaj do Was przychodzę w takim luźnym wydaniu, w kitce, w dresie. A to dlatego, że dzisiaj nagrywamy Clean With Me. Powiem Wam, że o co chodzi w ogóle w tym odcinku? Chodzi o to, że będziemy sprzątać. Nie wiem, ja powiem Wam, że mega długo się zastanawiałam, czy nagrywać taki odcinek. Bardzo mnie o niego prosiliście, chyba pod każdym filmikiem pisaliście: nagraj Clean With Me, chcemy zobaczyć Clean With Me w Twoim wydaniu. I słuchajcie, powiem Wam, że nie wiem, jakby ja nie rozumiem tego typu filmików, z racji, że tak jakby pokazywanie, jak się sprząta, rozumiem jeszcze jakby, wiecie, zrobić jakąś taką osobną wstawkę, ale cały film o tym, jak się sprząta, to dla mnie było takie... No ale stwierdziłam, że zrobię to, zobaczymy jak to wyjdzie w moim wydaniu, postaram się zrobić to z Wami jakoś fajnie, jakoś ciekawie, a z racji, że mamy wakacje, to stwierdziłam, że zrobimy dzisiaj takie wakacyjne po prostu sprzątanie mojego pokoju. Specjalnie dzisiaj nie ścieliłam łóżka, a powiem Wam, że ścielenie łóżka to jest coś, co ja zawsze robię rano, ja nie wychodzę bez tego z łóżka, także naprawdę łóżko zawsze akurat mam pościelone, także też nie ścieram kurzy, mam nieodkurzony pokój, także wszystko dzisiaj będziemy robić i no, i mam nadzieję, że takie coś Wam się spodoba, jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, a ja już bez zbędnego przedłużania rozpoczynam to sprzątanie. Sprzątanie mojego pokoju zacznę od ścielenia oczywiście łóżka, także w końcu możemy to zrobić. Proszę bardzo, łóżko gotowe. Ogólnie pomyślałam sobie też, że mogłabym wymienić pościel, w sensie wyprać, ale z racji, że robiłam to jakiś czas temu, ponieważ mam właśnie nową pościel, ta, która jest tutaj pod spodem, bo ona jest nowa, to stwierdziłam, że po prostu nie będę jej wymieniać, bo mam taką wakacyjną, ona była chyba wymieniana jakiś tydzień temu, coś w tym stylu, także nie muszę tego. Przyniosłam produkty, z których będę używać i będą to mokre chusteczki, płyn do mycia szyb, worek na śmieci i papier. Let's do this. Teraz sięgam po taki odkurzacz, on jest firmy Severin, on jest taki, wiecie, taki no do po prostu odkurzania jakichś mniejszych rzeczy i odkurzę nim po prostu siatkę od okna i całe okno. Okej, powiem Wam, że ja tą siatkę myję tak najczęściej od święta, bo po prostu jak robię to, tak wiecie, na co dzień, kiedy sprzątam tak kilka razy w tygodniu, to nie mam na to czasu i powiem Wam, że ona była tak brudna, ona była tak zakurzona, ja nie miałam pojęcia jak ją domyć, bo tym odkurzaczem po prostu zgarnęłam wszystkie jakieś muszki, jakieś pyłki, które były na tej po prostu siatce, bo wiecie, to jest okno, więc przez okno wylatuje mega dużo rzeczy, ale też wlatuje też kurz, przez to, że ja mieszkam akurat przy takiej drodze, że, która nie jest asfaltowa i po prostu pełno piachu tutaj wchodzi do tego pokoju i całe brudne jest później to okno i ta siatka i powiem Wam, że znalazłam sposób, mokre chusteczki na tą siatkę działają idealnie. Okej, moi drodzy, okno całkowicie umyte. Powiem Wam, że jestem dumna z siebie, że umyłam takie samo okno dachowe sama, z racji, że wiecie, ja jestem kurduplem i w sumie gdyby nie to łóżko, nie dałabym rady tego zrobić. A okno dachowe jest dość ciężkie, bo wiecie, trzeba wykręcić w drugą stronę. Także ja się ciężej myję niż takie, wiecie, na przykład okna, które po prostu są na ścianie. No i co, zamykam. Proszę bardzo, okno całe umyte od początku do końca. Teraz zostało mi jeszcze jedno, także wydaje mi się, że teraz zabiorę się właśnie za nie. Tutaj jest taki plus, że ja przy tym oknie nie mam siatki. Minus plus, bo minus, że wlatują tędy różne owady, pająki w ogóle, a plus jest taki, że nie muszę tego myć, także jest dobrze.
Okej, może nie jest idealnie, bo jednak miałam to tylko papierem i chusteczkami mokrymi, a okna się w sumie nie powinno, bo wiecie, ten cały papier ma takie pyłki i po prostu wszystko zostanie. Oprócz tego zostają smugi, ale słuchajcie, to było tak w sumie okno myte na szybko, ale zdecydowanie lepiej wygląda niż wyglądało wcześniej, bo jeszcze jak był okres zapylania, to ja miałam te okna takie dosłownie żółte, a teraz są ładne. Jestem taka z siebie zadowolona, że w końcu to zrobiłam, że w końcu się zmotywowałam i ten odcinek mnie do tego zmotywował, szczerze mówiąc. Także jestem z siebie naprawdę dumna. No i co, okna mamy gotowe. Łóżko, co prawda po łóżku jeszcze pewnie wiele razy będę wchodzić, schodzić, ale łóżko również jest gotowe, jeszcze tylko przetrę płyczki, które są obok łóżka i zabieramy się za toaletkę, czyli kolejny największy syf, jaki mam w pokoju. To co jeszcze zrobię, to biorę mokre chusteczki i słuchajcie, będę przecierać tutaj tą ścianę, która jest właśnie obok okna. Z racji, że jak padało lub coś w tym stylu, to za każdym razem, jak na przykład nie zamknęłam tego okna, to miałam takie smugi na tej ścianie i dalej one są, więc po prostu je teraz pozmywam tymi mokrymi chusteczkami. A więc jesteśmy przy mojej toaletce, jak widzicie, od ostatniego filmiku się tu trochę pozmieniało. I co? I wydaje mi się, że czas pozdejmować wszystkie rzeczy z niej. Jeśli chodzi o gąbeczkę, to idziemy ją umyć. Moi drodzy, tak wygląda gąbeczka po tym olejku, po prostu jak w nienaruszonym stanie. Co prawda wiadomo, ona jest zniszczona, bo ma tutaj po prostu powbijane paznokcie podczas zgniatania, ale jeśli chodzi o kolor, to wygląda jak nienaruszona. No i teraz ona trafia tutaj do tego suszadełka na tej gąbeczce. No i w sumie toaletkę mamy gotową, wszystko jest już przetarte. Robię sobie teraz przerwę, idę na picie herbaty, chwilę odpocznę i zaraz zbieramy się na kolejne sprzątanie. Hejka wszystkim, wróciłam po 15-20 minutowej przerwie i słuchajcie, zabieramy się teraz za te komody, ale nie będę sprzątać w szufladach z racji, że pokażę wam to, ale w nich jest po prostu czysto. Z racji, że ja jakiś czas temu w nich po prostu sprzątałam i no i tu jest czysto, ja wiem, wszystko jest na swoim miejscu, także nie ma co sprzątać, ewentualnie troszkę po prostu poukładam te rzeczy, żeby ładniej wszystko leżało, ale tak to na przykład jakieś rzeczy wyrzucać czy coś w tym stylu, jakichś starych albo coś w tym stylu, nie, bo one są posprzątane. Także zacznę może od góry i przy okazji zmienię napis, bo już mamy holidays, a więc zmieniam je na, zaraz zmienię ten napis po prostu. Okej,
Okej, a więc gotowe. Nie miałam pomysłu na napis na tablicy, więc napisałam po prostu Summer 2020. Wydaje mi się, że jest git. Teraz zajmijmy się lustrami. No i teraz zajmiemy się najważniejszą częścią, czyli biurkiem. Czyli biurkiem. No i tutaj będzie najwięcej roboty. Pokój. Nawet okna umyłam, a to się rzadko zdarza. No. Nagrywam Clean With Me. Przy okazji, no. A ja właśnie nie. Ja nie rozumiem, co jest fajnego w oglądaniu, jak ktoś sprząta. Serio? Świetnie. Aroma już posprzątane, mogę wam pokazać. Proszę bardzo, picie, jedzenie, siano posprzątane, klatka umyta. I co, teraz przyszedł czas na ostatnią czynność, czyli odkurzanie. W ogóle wysypał mi się tu żwirek, dlatego odkurzam teraz. A więc moi drodzy, mniejsza z tym, jak teraz wyglądam. Skończyłam sprzątać i zobaczcie, jak wygląda pokój. Taki czyściutki, piękny. Proszę bardzo. No a więc moi drodzy, dziękuję wam za ten odcinek. Dajcie znać, czy coś takiego wam się podobało. Czy chcecie więcej sprzątania, może następnym razem posprzątamy łazienkę albo kuchnię. Dajcie znać, czy coś takiego by wam się podobało. Mnie osobiście powiem wam, że mimo to, że przyjemnie się nagrywało ten odcinek, bo mimo to, że mam teraz filmik, to jeszcze oprócz tego posprzątałam w pokoju, więc połączone przyjemne z pożytecznym. I słuchajcie, nie wiem, ja osobiście nie przepadam za takie rzeczy. Wiem, że dużo osób motywują takie filmy, więc może ja was zmotywowałam do działania, żebyście w końcu posprzątali ten swój pokój. Dajcie znać, czy wy jesteście osobą, która najczęściej ma posprzątane w pokoju i stara się utrzymywać ten porządek, czy raczej macie syf i sprzątacie raz na przykład w miesiącu albo od święta. Ja jestem typem, który akurat sprząta do dwóch razy w tygodniu, coś takiego, raz to minimalnie.
2 to chyba maksimum. Ale to wiecie, to też przez to, że ja mam królika w pokoju, który mimo to, że jakby ma swoją klatkę i mógłby siedzieć tam, to jednak on jest wypuszczany, klatkę ma otwartą 24 na dobę. Widzieliście teraz, że jak sprzątałam, to mi tutaj cały czas gdzieś kicał. No i co, ja już Wam dziękuję za ten filmik. Widzimy się już niedługo. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał. No i do następnego. Cześć!